Od poniedziałkowego popołudnia przejezdny jest nowo powstały rondo u zbiegu ulic pury Zamenhofa i Dekana. Koniec inwestycji był długo wyczekiwany przez mieszkańców osiedli oraz kierowców, a przypomnijmy, że budowa trwała dłużej aniżeli zakładano. Wykonawca inwestycji, przedsiębiorstwo drugiej ulicy dwukrotnie prosiło samorząd Leszna o wydłużenie terminu. Teraz trwają prace związane z układaniem chodników. Na dawne trasy powróciły autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji.